ma jakby taką na końcu płaski, jakby opiłowaną część, a ten ma taki jakby w przekrój kształt krzyżyka, kształt krzyża. A więc to są różne śrubokręty. I teraz popatrzcie, do różnych śrub będą potrzebne różne, a to jest mały, płaski, duży, krzyżowy i mały, krzyżowy. A więc różne będą potrzebne. Jeśli już mówię o tych śrubokrętach, to jeszcze popatrzcie, jak powinien być śrubokręt zaostrzony. Oto tutaj na rysunku pokażę wam. Popatrzcie. Jeśli to jest śruba, o to jest śruba. To jest łeb śruby, a to jest śrubokręt. To śrubokręt nie powinien być tak zaostrzony jak nóż. On powinien być na końcu jakby stępiony. On tutaj ma taką ściankę opiłowaną po to, żeby po wsunięciu tylko opierał się na bocznych ściankach tego nacięcia w śrubie. A więc śrubokręt nie powinien być zaostrzony, tylko tak opiłowany równolegle dwie ścianki. Właściwie te ścianki, no albo półokrągłe, albo troszkę klinowo, ale ten koniuszek musi być jakby stępiony. To już na pewno sami potrafilibyście tak opiłować. Ale jeszcze o tych śrubach chcę powiedzieć, bo tutaj bardzo ciekawe śruby zgromadziłem. A więc śruby do śrubokręta krzyżowego, do płaskiego, a to jest śruba jakaś zupełnie inna. Popatrzcie, takie śruby czasami się zdarzają nawet przy częściach motoryzacyjnych, czy w częściach gospodarstwa domowego, czy przy narzędziach różnych. Jest to śruba, która ma wewnątrz taki sześciokątny otwór i do takiej śruby potrzebny już jest nie śrubokręt, a takie pokrętło sześciokątne, taki pręt, który wkładamy do środka i dopiero tym się pokręca. Do środka się wkłada i dopiero tym się pokręca. Tyle o śrubach, a teraz jeszcze o wkrętach do drewna. Oczywiście wkręty do drewna też mogą mieć takie krzyżowe, o tu małym teraz śrubokrętem, takie krzyżowe przecięcia jak te, albo mogą też mieć przecięcia takie do płaskiego śrubokręta i wtedy trzeba zawsze dobrać do dużej śruby duży śrubokręt, do małej śruby mały śrubokręt, a do jeszcze mniejszej, do jeszcze mniejszego wkręta, mówię o wkrętach, o jeszcze mniejszego wkręta, jeszcze mniejszy śrubokręt. Im mniejszy, proporcjonalnie do wielkości wkręta, dobierać trzeba wielkość śrubokręta. Odłożę teraz śruby i powiem jeszcze o innych narzędziach. Takim niezbędnym narzędziem w czasie majsterkowania, budowy zabawek czy zajęciach szkolnych są szczypce uniwersalne. Co to są szczypce uniwersalne? No tak do ręki składają się, takie nożycowo się składają i popatrzcie, one mają bardzo ciekawe różne części. Zapamiętajcie, że tutaj to nacięcie, to służy do przecinania drutu, no ale niezbyt grubego drutu, najgrubszy jaki można tutaj włożyć, to jest drut o średnicy 2 mm. Tu jak włożyć drut i nacisnąć, to drut się przetnie. Tutaj takie ostrza do przecinania na jakichś tam przedmiotów czy przewodów elektrycznych, a tutaj takie napiłowane ząbki, to ewentualnie można uchwycić jakąś rurkę czy odkręcać coś, a tutaj płaskie takie ząbeczki do łapania płaskich najrozmaitszych części blaszek do wyginania itd. A więc to narzędzie, te szczypce uniwersalne służą do bardzo wielu różnych zadań. Oczywiście można mieć również i przydałyby się jeszcze inne rodzaje, takie szczypce płaskie, długie płaskie do wyginania blaszek albo szczypce okrągłe do wyginania drutu. Czym się różnią? Te mają płaskie końcówki, a te mają końcówki tutaj takie okrągłe. Z tym, że każde narzędzie wymaga no jakiejś konserwacji, obsługi. I zwłaszcza jeśli to jest narzędzie nowe, kupicie, ale nie tylko po jakimś okresie użytkowania, trzeba te wszystkie trące się części, wewnętrzne trące się części, nasmarować. Czym nasmarować? Olejem do maszyn do szycia, ja mam tutaj oliwiareczkę taką małą i olejem do maszyn do szycia ten punkcik tutaj, o tu i tutaj troszeczkę, zamknąć oliwiarkę, żeby się nie wylała, bo to bardzo tłusty jest. I teraz poruszyć, tak poruszyć, żeby ten olej wciekał tam do wnętrza. Silnie, 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 silnie poruszać. Jak już ten olej do wnętrza wcieknie, to oczywiście nadmiar oleju usunąć, wytrzeć. A narzędzia powinny być zawsze bardzo ładne, kolorowe. Pomalować je można. Oto na przykład pomalowałem zwykłą emalią olejną nitro i do tego celu bardzo dobrze nadaje się emalia olejną nitro U do malowania pędzlem i malutkim pędzelkiem można te końcówki kolorowo ładnie pomalować.
Można, każde z narzędzi może mieć inny kolor, w ten sposób łatwo zapamiętać, gdzie które narzędzie leży i jak z daleka je widać. No, nożyce do blachy, tak wyglądają nożyce do blachy, jak widzicie, mają duże, takie dużą dźwignię, w ten sposób łatwo przecinać. Nożyce do blachy. A młotki, no to już na pewno w domu każdy z was ma jakiś tam młotek, ale młotków trzeba mieć kilka. Młotek duży do wbijania gwoździ, jakichś tam prac cięższych, młotek mniejszy, a to już taki prawie, że zagrmistrzowski, ale nie, to jest młoteczek do naprawy zabawek. Bardzo maciupki, ale bardzo się przydaje. Jeśli już mówię o młotku, to jeszcze takie ciekawe spostrzeżenie. Otóż wyobraźcie sobie, że wbijacie gwoździk w deskę. Wbijamy gwoździk w deskę, no i nie należy tak od razu machnąć i gwóźdź wbijać, tylko najpierw tak jakby sobie poćwiczyć trochę, nie uderzając jeszcze w gwoździk, tak poćwiczyć, tak, nabrać wprawy w tym ruchu i dopiero wtedy uderzyć. Ale co się okazuje, młotek jest ciężki, a deseczka lekka i ta deseczka odskakuje. Aha, jeszcze jeśli wbijacie gwoździk, a się boicie, że w palec można uderzyć, to po prostu gwoździk można przytrzymać przy pomocy klamry do bielizny. O, przytrzymać w ten sposób i dopiero uderzyć. Ale co się dzieje? Deseczka odskakuje. No nic dziwnego, przecież ten młotek jest ciężki. On uderza i odsuwa i nie wbija gwoździa, tylko odrzuca deseczkę. Co zrobić? Zawsze z drugiej strony, jak jest deseczka lekka, podstawić na przykład takie małe kowadełko albo nawet przytrzymać duży, cięższy młotek z drugiej strony. I wtedy łatwo można wbijać gwoździe. A więc młotki muszą być różne, różnej wielkości. Można również na białym tle, ja wam to pokażę, bo to ładnie wygląda wszystko. Narzędzia powinny być bardzo kolorowe, to bardzo przyjemnie się wtedy pracuje, jeśli ma się narzędzia wszystkie kolorowe. Dłutka, na przykład dłutko płaskie, dłutko półokrągłe. Pilniki też by się przydały, płaski, trójkątny, półokrągły. No i ewentualnie klucze do śrub. Może być klucz nastawny. A jak to wszystko przechowywać, jeśli narzędzia są zakonserwowane, ładne, czyste? Jak wrzucimy je do szuflady, to one się znów podrapią, zniszczą się, potępią się. I proponuję, żeby gdzieś w kąciku zawiesić dużą deskę, w desce powbijać gwoździki i na tych gwoździkach ładnie zawiesić wszystkie narzędzia. Albo zrobić inaczej. Postarajcie się kawałek płyty pliśniowej, jest to płyta pliśniowa perforowana, to znaczy płyta, która ma dużo otworków. I taką płytę u góry i u dołu można przybić listewkę i taką płytę zawiesić gdzieś tam w kąciku do majsterkowania. Natomiast w tych otworkach będziemy wyginać najrozmaitsze haczyki można wygiąć. Takie, na których dałyby się zawiesić poszczególne narzędzia. Oto dwa haczyki. One się bardzo łatwo wkładają, te haczyki, tak? On jest tak wygięty, że jak go włożę, to się on potem nie daje się wysunąć. Zawieszona jest piłeczka wyżynarka. Oto dwa śrubokręty, krzyżowy i płaski. A tutaj mogę już włożyć następne narzędzia. Szczypce płaskie, szczypce półokrągłe. No tutaj mogę również zawiesić nożyce do blachy. Nie potępią się, będą bardzo miały dobre miejsce. To jeszcze piłę. O, piła taki ma wygięty haczyk, a młotki, młotek duży na takim haczyku, młotek mały na takim haczyku. No tutaj może klucz nastawny, a to znane wam narzędzie, kluczyk do roweru, który ma tyle różnych otworów. Tutaj można jeszcze zawiesić pilniki też na haczykach. Pilniki na haczykach, no i powiedzmy klucz nastawny. Jak widzicie, takie kolorowe narzędzia, ładnie zakonserwowane, ładnie pomalowane, no tworzą nawet ozdobę kącika do majsterkowania czy kącika w szkole. Na tym kończę, a pamiętajcie, narzędziami pracować łatwiej. Thank you.